Cześć, witam wszystkich serdecznie, jestem Tarocista Faun i zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym postaram się odpowiedzieć na pytanie, na ile koronawirus może być w najbliższym czasie, w ciągu najbliższego roku, zagrożeniem tak dla świata, jak i dla Polski. Nim jednak przejdę do meritum, czyli do wyjaśnienia tego, jaką odpowiedź na powyższe pytania znalazłem w kartach Tarota, tudzież w innych kartach, wypada mi opowiedzieć kilka słów o sobie, bo zapewne nie wszyscy z Was mnie znają, chociaż mam przyjemność i zaszczyt być jednym z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej znanych wróżbitów w Polsce. To jednak zapewne nie wszyscy mnie znają, więc tym z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, kim jestem, wypada mi powiedzieć kilka słów o sobie. Od lat na rynku ezoterycznym działam właśnie pod pseudonimem Tarocista Faun. Jako że utarła się w świecie wróżbitów tradycja, wróżek wróżbitów utarła się tradycja, że przyjmujemy różnego rodzaju pseudonimy. Tu ciekawostka może taka, że wybrałem taki, a nie inny pseudonim, gdyż podsunęły mi go same karty Tarota, kiedy właśnie szukałem dla siebie najodpowiedniejszego pseudonimu. Jak powiedziałem, nie chwaląc się, jestem jednym z najbardziej znanych, najbardziej rozpoznawalnych wróżbitów w Polsce. Tę pozycję zawdzięczam mojej ciężkiej pracy, ale przede wszystkim Wam, kochani, którzy ze mną jesteście od lat, którzy sukcesywnie korzystacie z moich porad, zgłaszacie się do mnie ze swoimi problemami, ze swoimi sprawami, ze swoimi rozterkami. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że macie do mnie zaufanie, za to, że polecacie mnie innym. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Zajmuję się tarotem, zajmuję się runami, zajmuję się numerologią, zajmuję się pracą z wizjami i ogólnie przepowiadaniem, odgadywaniem przyszłości, przepowiadaniem przyszłych wydarzeń, zapowiadaniem tego, co nas czeka, co może w przyszłości się wydarzyć. No i trudno w zaistniałej sytuacji nie być zainteresowanym rozstrzygnięciem kwestii, na ile koronawirus, który w ostatnim czasie, o którym mówi się wiele w mediach, może być groźny dla naszego kraju, może być groźny dla świata. Znalazłem na to pytanie odpowiedź w kartach Tarota. Najpierw może zobaczmy, jak Tarot wypowiedział się na temat tego, na ile koronawirus będzie groźny w ciągu najbliższego roku dla świata, dla planety, dla ludzkości na całym świecie. Może krótko, że będzie groźny. Będzie groźny i widać to już po tym, w jaki sposób poszczególne państwa poważnie go traktują, jak dalece poważne środki zostały zastosowane w takich krajach jak Rosja czy jak Chiny. Ja tylko przypomnę, że Chiny wydzieliły kwotę 1,5 miliarda dolarów na walkę z koronawirusem, że wyizolowały ogniska epidemii, że ulice patrolują specjalne patrole wyposażone w termometry i mierzą temperaturę przechodnią u osób, u których zostaje wykryta podwyższona temperatura. Takie osoby są natychmiast przewożone do szpitala i izolowane. Ulice, całe miasta są dezynfekowane itd. Więc to są bardzo, bardzo poważne zastosowane środki. Rosja natomiast, które, jeśli dobrze pamiętam, wykryto dwa potwierdzone przypadki zarażenia wirusem. Zwołała między innymi posiedzenie odpowiednika chyba naszej Rady Państwa i bardzo ograniczyła ruch z Chinami. Co mnie natomiast bardzo zaniepokoiło, to, że w naszym kraju właściwie nie podjęto żadnych kroków. Nasi politycy, nasi decydenci, nasi politycy różnych partii, różnych opcji zupełnie są w zaistniałej sytuacji bierni, nie podejmują jakichkolwiek działań.
Można postawić sobie pytanie, jakie działania można podjąć. Otóż można podjąć różnego rodzaju działania. Przede wszystkim, po pierwsze, przygotować szpitale na przyjmowanie większej liczby chorych, którzy to chorzy będą izolowani. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Kwestia odpowiednich masek, które w Chinach noszą już w zasadzie prawie wszyscy. Masek takich na twarz, które zapewniają izolację od bakterii. Na ile w Polsce są dostępne takie maski? Dlaczego władze na przykład nie sugerują nam Polakom noszenie takich masek? Dlaczego nie są prowadzone intensywniejsze działania w zakresie higieny? Dlaczego tak dalece bierny jest sanepid? Dlaczego w sklepach nie zwiększono warunków higieny? Dlaczego na przykład jednym z takich przykładów byłoby w zaistniałej sytuacji sprzedawanie pieczywa czy produktów izolowanych w folii, co jest oczywiście nieekologiczne i czego na co dzień absolutnie nie popieram. Natomiast w zaistniałej sytuacji byłoby to zdecydowanie bardziej higieniczne, prawda? Dobrze, ale wróćmy do tego, co powiedziały mi karty odnośnie pytania, na ile koronawirus będzie w ciągu najbliższego roku niebezpieczny dla całego świata. Otóż w skali światowej, jak odparłem, zdecydowanie będzie niebezpieczny. I to jest tak, ciekawostka, że pierwsza karta, która jest niejako signifikatorem, czyli która niejako opisuje osobę, czy też zagadnienie, które kładzie się karty, pierwsza karta wypadła to karta maga. W moich odczytach karta maga zawsze mówi o nieuczciwości, o manipulacjach, o machinacjach, o kłamstwach, tak? Czyli ta karta sugeruje nam, że coś tu jest zakłamywane, że czegoś nie wiemy, że jesteśmy manipulowani, zdecydowanie. Druga karta to jest karta trójki monet. Na pewno mówi tutaj w tej sytuacji o pracy, o walce z wirusami, o środkach, które będą na całym świecie podejmowane. Kolejna karta, jako karta przecinająca, karta dźwiganego ciężaru, karta dziesiątki buław, i ta karta już mówi o tym, że nie będzie łatwo. Tak? Widzimy, że ten najbliższy rok będzie ciężki, że zagrożenie koronawirusem w skali światowej, w skali planety istnieje i jest jak najbardziej poważne. Kolejna karta, królowa buław, mówi o tym, że będzie bardzo, bardzo nerwowo. No i jeszcze bardziej niepokojąca karta, bo to jest karta wisielca, czyli karta cierpienia. Karta cierpienia, wstrzymania, izolacji. Robiłem kilka odczytów i mam wrażenie, no zresztą trudno, by decydenci poszczególnych krajów nie zastosowali w końcu takiego rozwiązania. Dojdzie do nie tylko izolowania ognisk choroby, jak w Chinach, ale bardzo możliwe, że do jakiegoś zamknięcia granic pomiędzy poszczególnymi krajami. No zresztą Rosja z Chinami, inne kraje z Chinami chyba już granice zamknęły. W każdym razie ta karta wisielca jest tutaj bardzo niepokojąca. Druga karta jest jeszcze bardziej niepokojąca, bo tutaj ta karta znajdująca się jakby w miejscu, które opisuje zagadnienie, jest to karta śmierci. Więc widzimy, że będą wypadki śmiertelne. Że nie będzie to jakieś wydarzenie lekkie, coś, nad czym ludzkość przejdzie do porządku dziennego i które szybko zostanie pokonane, ale niewątpliwie skala zjawiska, jeśli chodzi o planetę, będzie poważna. Kolejna karta mówi o smutku. Karta dziewięciu mieczy jest to karta smutku. Dalej mamy nieco lepsze karty, bo karty umiarkowania i karty pazia buław. Z tym, że paź buław często mówi o takich zachowaniach niedojrzałych, o takich zachowaniach niemądrych, więc z pewnością w wielu krajach
nie będą przyjmowane odpowiednie środki w walce z chorobą, w walce z wirusem. No, korzystną kartą jest tutaj karta, która pokazała się w przełożeniu, karta rycerza kielichów, która mówi o tym, że coś przyszło i raczej w ciągu pewnego czasu tam przeminie. Przyszło i odejdzie. Coś niestałego, jak ten rycerz kielichów, który jest takim błędnym rycerzem, poszukiwaczem miłości, ideału, wędrowcem. To tyle, jeśli chodzi o to, na ile koronawirus będzie niebezpieczny w ciągu najbliższego roku w skali świata, w skali planety. No, nas chyba przede wszystkim interesuje, na ile będzie bezpieczna Polska przed koronawirusem. Ja bym tu powiedział tak, że mam wrażenie, że Polska będzie mieć więcej szczęścia niż rozumu. Dokładnie. Dosłownie, czyli innymi słowy, że Polska nie ucierpi na skutek koronawirusa, że nie będzie jakiejś wielkiej skali epidemii w naszym kraju, na szczęście. No ale szczegółowo może ukażę, jak to pokazało się w kartach. Zaznaczam, że chodzi tutaj o prognozę na najbliższy rok. Ciekawostka, że jako pierwsza karta ten sygnifikator, o którym mówiłem, że on opisuje daną osobę, jej najważniejsze cechy charakteru, jej nastawienie, tutaj pokazała się karta trójki kielichów, czyli takiej beztroski, takiego beztroskiego podejścia do zagadnienia, prawda? No bo niestety, jak już mówiłem, jak widzimy, nasi politycy od prawa do lewa, nasi decydenci nie zachowują się tutaj w sprawie tego koronawirusa w sposób poważny, zupełnie tę kwestię ignorują, zupełnie nie biorą pod uwagę, wolą się zajmować jakimiś sporami historycznymi, wolą zajmować się najbliższymi wyborami, sporami między sobą i punktami, procentami wyborczymi. Kolejna karta ukazująca jakby nasz kraj w ciągu najbliższego roku to jest karta papieża. Papież z jednej strony mówi o konserwatyzmie naszych polityków, naszych decydentów. Mówi też o tym, o takim jakby ich przekonaniu, i to inne karty potwierdzają, przekonaniu o wyjątkowości i o własnych racjach. O tym, że tylko my mamy rację, tylko my, po naszej stronie jest prawda, a wszyscy inni są w błędzie, wszyscy inni plotą głupoty. Innymi słowy, ta karta papieża mówi tu o tym, że albo ktoś się nam podporządkuje, albo będzie przeklęty, tak? Kolejna karta jest kartą dosyć pomyślną, bo pokazuje się dziesiątka monet, karta powodzenia finansowego, także karta domu, czyli w tej karcie papieża i tej dziesiątki monet widać po pierwsze ciągłość tego, co było, konserwatyzm, po drugie pewnego rodzaju powodzenie, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Kolejna karta jest kartą pomyślną. Jest to karta gwiazdy, karta nadziei. Więc widzimy, że jest nadzieja dla Polski na to, by ustrzec się przed bardzo groźnymi skutkami koronawirusa. Ale następna karta to słońce, który mówi nam o tym, że dosłownie będzie jednak gorąco. Karta Słońca w moich odczytach nie jest aż tak pomyślna, co jak w odczytach innych tarocistów, bo zawsze jest tak, że karty tarota do każdej osoby przemawiają nieco inaczej. Każdy musi odnaleźć swój sposób czytania kart. To, jak do niego przemawiają, każdy musi znaleźć swoją własną nić porozumienia z nimi. Tak? Czyli Słońce mówi o tym, że jakaś skala zagrożenia jednak istnieje, że będzie gorąco, że będzie nerwowo. Słońce też tu może mówić o konfliktach, bo ta karta często mówi o konfliktach. Ciekawostka jest taka, że ja wcześniej już kładłem karty
dla Polski na najbliższy rok, jakby na ogólnie o to, co nas czeka w ciągu najbliższego roku, i karty przemówiły w bardzo podobny sposób, czyli też się pokazała karta Słońca, pokazała się karta Króla Buław, którą za chwilę opiszę, karta Mocy, w podobny sposób przemawiały. No właśnie, bo kolejną kartą jest karta Króla Buław. Ja w tej karcie widzę takie poczucie wyjątkowości polskich władz. Czyli niech cały świat patrzy na nas i podziwia, bo tylko po naszej stronie jest prawda, tylko po naszej stronie jest racja. My jesteśmy wyjątkowi, my jesteśmy najlepsi. My powinniśmy być oklaskiwani przez cały świat, a z jakiegoś powodu cały świat tego naszego entuzjazmu nie podziela. Dalej widzę karty związane z pracą. Karta ósemki monet mówi dosłownie o takiej systematycznej pracy. Ostatnia karta w prognozie to jest karta czwórki monet, w której widzę nie tylko bezpieczeństwo i też jakby takie zamknięcie we własnych granicach, we własnym światku, ale widzę też koniunkturę. Dla mnie czwórka monet jest kartą koniunktury pomyślności finansowej. Czyli reasumując kwestię tego, czy Polska do końca roku będzie bezpieczna przed koronawirusem, powiedziałbym tak, że choć będzie gorąco, choć będą pewnie jakieś przypadki tego koronawirusa, nie będzie to coś, co dla naszego kraju będzie tak wielkim problemem, nie będzie czymś na tak wielką skalę, jak dla innych części świata, jak dla innych państw. Czyli dosłownie tak jak powiedziałem, będziemy mieć więcej szczęścia niż rozumu. Jeszcze jedna pozytywna, optymistyczna wiadomość to, że śmiem twierdzić, iż najbliższy rok to pomyślna koniunktura finansowa dla kraju, pomyślna prognoza finansowa dla Polski, o czym mówi karta czwórki monet. Kochani, to o czym powiedziałem, można oczywiście jak najlepiej wykorzystać, czego Wam wszystkim życzę. Jeżeli wiemy, że będzie jakaś pozytywna koniunktura, możemy w odpowiedni sposób ulokować nasze pieniądze, na przykład w nieruchomościach, na przykład inwestując w nieruchomości, których ceny zawsze w czasie koniunktury rosną. To wszystko, co miałem do zakomunikowania w tych kwestiach. Mam nadzieję, że udało mi się zaspokoić Waszą ciekawość. Mam nadzieję, że wyciągniecie właściwe wnioski z tego, co mówiłem. Co jeszcze mogę powiedzieć, co jeszcze mogę zalecić, kochani, nigdy nie jest dość ostrożności, więc naprawdę dmuchajmy na zimne, niech nasze władze wreszcie podejmą jakieś kroki w sprawie koronawirusa, niech sanepid działa efektywnie i energicznie, my wszyscy bardziej dbajmy o higienę. Częściej myjmy ręce, używajmy jakichś żelów bakteriobójczych, unikajmy może targów, nie kupujmy żywności z otwartych stoisk, w których ta żywność nie jest w żaden sposób izolowana. To są takie chyba najważniejsze, najbardziej fundamentalne rzeczy. Nie lekceważmy objawów choroby, zgłaszajmy się do lekarza. To chyba wszystko już w temacie. Myślę, że tak jak mówiłem, udało mi się odpowiedzieć na w miarę moich możliwości, tak jak odpowiedział mi Tarot, udało mi się odpowiedzieć na pytanie, jak dalece możemy czuć się bezpiecznie, jakie będą skutki koronawirusa dla świata i dla naszego kraju. A jakie Ty masz pytanie do moich kart Tarota? Co chciałby wiedzieć? W czym mógłbym Ci pomóc? Może jesteś singlem i jesteś zainteresowany tym, kiedy spotkasz miłość swojego życia. Może jesteś w związku, w którym nie do końca czujesz się szczęśliwy i chciałbyś wiedzieć, czy ten związek ma perspektywy. Może poznałeś właśnie kogoś i chciałbyś wiedzieć, czy na ile ta relacja
ma sens, na ile ma przyszłość, na ile ma szansę powodzenia. Może na przykład nosisz się z zamiarem zmiany pracy i chciałbyś się poradzić, na ile byłaby to właściwa decyzja. Może po prostu chciałbyś wiedzieć, co cię w najbliższym czasie czeka. Często ludzie odpowiadają mi takimi słowami, mówiąc, że ja nie chcę wiedzieć, co mnie czeka, co ma być, to będzie. Kochani, to nie jest tak. Kiedy wiemy, co się wydarzy, możemy właściwie się przygotować na te wydarzenia, ubezpieczyć. Tak? Jeśli na przykład, bo ja sobie oczywiście sukcesywnie sam też stawiam karty, więc jeśli na przykład wychodzą mi w kartach prognozy pogorszenia moich finansów, no to wtedy jestem na to przygotowany, no i nie szaleję z wydatkami, żyję w sposób bardzo bardziej oszczędny. Jeśli na przykład wychodzą kłopoty ze zdrowiem, no to bardziej dbam o zdrowie, mogę zgłosić się do lekarza. Jeśli na przykład komuś wychodzi groźba utraty pracy, no to będzie już na to przygotowany, będzie mógł sobie szukać nowej pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie uważam, że warto być przygotowanym na to, co przyniesie los. To wszystko, kochani. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału na Facebooku. Przepraszam, do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku Tarocista Faun. Jeśli chcecie wiedzieć, co Was czeka, jeśli chcielibyście skorzystać z moich usług, bardzo proszę zgłosić się do mnie poprzez Prive'a na Facebooku, po prostu napisać do mnie na stronie Tarocista Faun, a na pewno się z Wami skontaktuję. Dziękuję, cześć.